że LOT też może zarabiać, chociaż za poprzednich rządów wmawiano nam, że trzeba sprywatyzować, trzeba znaleźć inwestora, właściciela narodowego przewoźnika, jakim jest od tylu lat Polskie Linie Lotnicze LOT. No a to się okazuje, że najważniejsze, żeby była chęć i gospodarz, który dopilnuje tego biznesu. To prawda, to najważniejsze jest biznesowe podejście i dbałość o procesy, o firmę, o to, żeby ludzie, którzy podejmują decyzje w firmie, robili to przede wszystkim w interesie firmy. Uważam, że przede wszystkim należy dla Polski pracować. To jest najważniejsze nasze posłannictwo w tym momencie, bo przed Polską w mojej ocenie ogromny skok, potencjalny, możliwy ogromny skok. To, co teraz się w Polsce dzieje, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy, jeśli chodzi o bardzo śmiałe plany, jeśli chodzi o rozwój infrastruktury. Wiemy, że rząd w tym momencie planuje, co jest bardzo ważne z perspektywy LOT-u, budowę nowego centralnego portu komunikacyjnego, czyli lotniska sprzęgniętego z centralnym portem kolejowym, z dojazdem autostradowym do tego portu. Z tego, co obserwuję, to został już też powołany pełnomocnik rządu w randze sekretarza stanu w kancelarii premiera. Także to są wszystko bardzo dobre wiadomości dla nas. No a cóż, ja powiem tak, ja jestem po prostu osobą, która została obdarzona ogromnym zaufaniem przez właściciela, czyli przez Skarb Państwa. Jestem patriotą, kocham mój kraj, po to do niego wróciłem po studiach w Wielkiej Brytanii i staram się dla tego kraju pracować jak najlepiej. Uważam, że jesteśmy w stanie w locie zrobić bardzo wiele i bardzo znacząco tą spółkę rozwinąć. Myślę, że to jest dopiero początek tej dobrej drogi, którą LOT przejdzie. Bo mamy ogromny potencjał jako kraj, jako firma. Mamy 40 milionów ludzi w Polsce około. Mamy kilkanaście milionów Polaków poza Polską, którzy są przecież z Polską silnie związani, co to znakomicie było dzisiaj widać na paradzie. Ci wszyscy ludzie demonstrujący swoją polskość, patriotycznie nastawieni, naprawdę oddani sprawie polskiej i jako Polonia też zjednoczeni. To jest większe. Jakie są Państwa spostrzeżenia? No i myślę, że to jest, no, przypadek Lublina na przykład był o tyle przypadkiem interesującym, że z tego co wiem, działacze miejscy dostali etaty tak z miasta w instytucje kultury i powstał taki trochę hybrydowy model, tak, to znaczy jakby włączający, dopuszczający do głosu, no właśnie, tak, działaczy miejskich. I myślę, że to, no znów, jak, no zawsze kiedy rozmawiamy o kulturze, zwłaszcza kiedy w grę wchodzą duże pieniądze, no to jest to pytanie, czy chodzi o duże inwestycje, tak, które później, no właśnie, przełożą się na pieniądze, na coś, co jest łatwo wyliczalne, tak, na zainteresowanie turystów. Tylko, że to chyba nie chodziło też wyłącznie o tych ludzi, którzy albo dostali pracę, albo o tych, którzy faktycznie z finansów mogliby korzystać, ponieważ wtedy ten ruch nie byłby tak potężny. To byli często zwykli ludzie, którzy byli wolontariuszami i to oni jakoś tak rozsiewali te informacje o tym, żeby głosować chociażby na dane miasta i to oni tak te energie wprowadzali do miast, że właściwie to oni byli motorem, a nie ci ludzie, którzy oficjalnie byliby beneficjentami w praktyce i w teorii. No w ogóle wydaje mi się, że bardzo ciekawy temat Pani poruszyła, tych działań takich oddolnych społeczności. Bo tutaj wydaje mi się, że nie chodzi tylko o te miasta, które ubiegały się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, tak, ale także przykład. O pozostałe miasta. Polska nie kończy się w Warszawie. I jak się tak po prostu popatrzy na pejzaż kulturalny czy kulturowy, w takim antropologicznym sensie kulturowo-kulturalny, jeśli chodzi o wydarzenia i imprezy, na całą Polskę, to zaobserwujemy wzmożenie tego rodzaju działalności, że miasta, miasteczka, różnego rodzaju miejscowości, jeśli mają w sobie potencjał, a ten potencjał to może być na przykład jakaś ważna osoba czy sławna osoba, która to miasto nawet odjeżdżała, przejeżdżała przez nie, odwiedzała, bądź mieszkała dłużej, czy tak jak na przykład Prus, który upodobał sobie na Łęczów, prawda, no więc tam już też mają potencjał, by budować kulturę wokół tej postaci. Czy jest jakiś zabytek, nawet powiedzmy
niezbyt w tym momencie znany, ale też jest okazja, żeby wokół tego robić albo jakiś festiwal lokalnej, dla lokalnej społeczności ważny, czy festiwal róż, czy festiwal śpiewów też lokalnych, tradycyjnych, czy będzie to na przykład jakiś festiwal filmowy, czy koncerty. Więc wydaje mi się, że miasta i miasteczka ruszyły bardzo. Ten ruch oddolny jest jakby takim dość ważnym aspektem życia kulturalnego w Polsce w tej chwili. Tak, ja myślę, że to jest w ogóle ważny wątek też, ponieważ no, mamy w Polsce kilka, dosłownie kilka miast, które kultura, jak powiem, przeinwestowana to nie jest dobre słowo, ale w którym ta oferta kulturalna jest tak bogata, że tak naprawdę nie jest to wielka atrakcja dla mieszkańców. Zatem no właśnie, tak, Polska, jak pani profesor powiedziała, Polska to nie tylko Warszawa. Ja myślę też, że mnie osobiście bardzo bliska jest właśnie taka antropologiczna wizja kultury, tak, to znaczy taka wizja, w której oczywiście, tak, nie wiem, no jest coś takiego jak jakość pewnych imprez, pewnych wydarzeń, pewnych obiektów, ale z drugiej strony w kulturze chodzi też o to, żeby łączyła, tak, żeby budowała relacje pomiędzy ludźmi, żeby to budowała więzi. To zapytam prowokacyjnie, może to nie kultura, a ten sportowy duch rywalizacji integrował? No to tutaj trudno powiedzieć, bo czy sportowa rywalizacja. Jeśli chodzi o te miasta, no to też tutaj przyznam, że nie mam żadnych danych, czy rzeczywiście miasta się między sobą nie lubią, akurat Lublin czy Wrocław, ale na pewno to, co nakręca, to jest takie, no, my chcemy się pokazać, prawda? My lubimy. U nas też się coś dzieje. Właśnie to jest ta niewarszawskość, że się nie kończymy na Warszawie. Polska się, kultura na tej Warszawie nie kończy i my też jesteśmy. U nas też się dużo ciekawych rzeczy dzieje. No, tak, tak, tak. Na przykład tak jak tutaj pan profesor zauważył, że chodzi o taką antropologiczną, może bardziej wizję kultury, że nie chodzi też o to, że mamy tą profesjonalną, tylko powiedzmy same koncerty i kultura wysoka, ale też na przykład tak jak w Toruniu mamy możliwość zrobienia własnego piernika, to powiedzmy, to jest też budowanie kultury, budowanie wspólnoty, budowanie, uczenie się czegoś w takim bardzo praktycznym sensie. I to takie uczenie się kultury przez doświadczenie, to jest też takie bardzo popularne, powiedziałabym, zjawisko teraz w różnych miejscach, gdzie możemy znaleźć i w muzeach, i w różnego rodzaju galeriach tego rodzaju właśnie aktywności w całej Polsce, niekoniecznie w tych miastach, bo tutaj tak jak mówię, o tych miastach niekoniecznie. Tak, tak. Ten temat lokalności w kulturze był ostatnio podejmowany podczas konferencji Marketing w kulturze, która odbyła się w Gdańsku. I dla osób, które tam się znalazły, przedstawicieli kultury, ona właśnie, ta kultura nie jest czymś nieokreślonym, nie jest czymś nieuchwytnym, nie jest też dodatkiem albo ozdobą, a jest czymś bardzo utylitarnym. I tak choćby mówił o niej Mariusz Wróbel, dyrektor Filharmonii Gorzowskiej. Kiedyś pokutowało takie stwierdzenie, że kultura jest częścią gospodarki. Dzisiaj mamy wizjonerów, którzy twierdzą, że to gospodarka jest częścią kultury. Ja nie chcę na razie z tymi tezami polemizować, ale przyglądam się im i wysłuchuję ich argumentacji. Z mojej perspektywy uważam, że jest to fantastyczne narzędzie do przede wszystkim do budowania relacji między ludźmi z jednej strony, ale z drugiej strony także może być wykorzystane do rozwoju stricte gospodarczego. Ośrodki, które w moim przekonaniu są wiodące i które pokazały, że potrafią, pracowały około dekady na to, żeby móc osiągnąć to, co osiągnęły. O tym, żeby zbudować społeczność wokół instytucji, nie decyduje raptem kilka projektów, tylko dalekosiężne myślenie, postawienie celów i konsekwencje ich realizacji. Budującym jest fakt, że pojawiają się już takie samorządy, które rzeczywiście wspierają swoje instytucje kultury i współdziałają na rzecz zmiany społecznej. Włączają te instytucje w inne sfery życia społecznego i tu lokalne ośrodki kultury odgrywają znacznie większą rolę niż duże instytucje, które w zasadzie mogą w swojej, mówiąc kolokwialnie, branży się zamknąć. Małe instytucje są multidyscyplinarne i łączą wiele cech takich instytucji społecznych. Instytucja kultury jest tak naprawdę centrum oddziaływania na całą lokalną wspólnotę. Bez względu na to, czy to jest instytucja na wsi, czy w dzielnicy, każda taka, która potrafi nawiązać bliski, bezpośredni kontakt ze swoimi odbiorcami, zbudować wokół nich społeczność, a nie publiczność, prawda? Czyli społeczność, którą charakteryzują relacje między sobą, to każda taka instytucja w moim przekonaniu ma sens istnienia i powinna się wspierać. To był Mariusz Wróbel, dyrektor Filharmonii Gorzowskiej. A do Państwa obecnych w studiu mam w takim razie pytanie, jak rozbudzić tę ciekawość kulturą wśród społeczności, żeby nawiązać z nią te relacje, żeby zamiast faktycznie publiczności była społeczność.
I jak zbudować tę więź, żeby taki chociażby dom kultury, teatr czy filharmonia nie były tylko gmachem? To pytanie do pani profesor Jareckiej. No tutaj też pierwsza sprawa, która może się nasuwać, to jest to, co powiedział pan dyrektor filharmonii, że to są te ośrodki, które najbardziej tutaj zyskały, to są ośrodki lokalne. Że łatwiej, lokalne i małe, on mówił o małych instytucjach kultury, taka mała instytucja jest bardziej dynamiczna. Mi się wydaje, że to może być taką receptą na sukces, że łatwiej jest zbudować społeczność wokół czegoś, co nie jest jakimś tam kolosem, bo duże instytucje mają dużą bezwładność i większą anonimowość. Natomiast tutaj to, co jest jeszcze ważne, też mi się wydaje, to jest ten lokalny patriotyzm, który też może łączyć ludzi, którzy mieszkają w jednym miejscu i widują się na co dzień, że nie są osobami, które gdzieś tam przypadkowe, przez przypadkowe kontakty tylko mają ze sobą łączność. I to, co jest ważne, no bo tutaj łączy tych ludzi aktywność, nie tylko wirtualne kontakty w necie, prawda, więc to jest ważne, są kontakty na żywo. Ale jak ich zachęcić? No to też mi się wydaje, że to jedna to są wartości, które też mogą być typowe dla danego miejsca, czy dla danych ludzi. Tutaj można zachęcić no, na przykład no, do organizacji, czy festiwalu muzyki, czy jakichś warsztatów dla młodzieży muzycznych, czy plastycznych, ludzi, którzy się tym interesują. Interesują się muzyką, czy interesują się konkretnymi dziedzinami sztuki, czy też działalności jakiegoś właśnie, trzeba czy działalności się interesować, nie ma co na chama. Trzeba się interesować. I zazwyczaj taką target group powinna być grupa, taką grupą docelową dla osób, które są inicjatorami, osoby zainteresowane, bo tutaj te osoby zainteresowane mogą zarazić bacylem, czyli te, które są gdzieś tam, no nie wiem, najbardziej aktywne i najbardziej tutaj zainteresowane rozbudowaniem instytucji kulturalnych, będą to osoby, które mają jakieś, już mają pasję w sobie i one mogą tutaj też pociągnąć innych, a nie zmuszać, bo to też jest ważne. Taka uwaga. Panie profesorze, pan profesor Mirosław Filiciak. Ja myślę, że to absolutna zgoda, tak znaczy. Myślę, że ważne jest takie budowanie na lokalnej społeczności, na liderach, na aktywnych osobach, bo tak jak mówiliśmy wcześniej, tak jakby jeśli nie mówimy o takich super instytucjach kultury, które powstały też w Polsce, tak ich dosyć sporo w ostatnich latach, ale to są instytucje, które mają aspiracje grania w takiej europejskiej wręcz lice, tak? Ale mówimy właśnie o małych podmiotach, które mają animować lokalną społeczność i tutaj tak naprawdę ten pretekst do tego, żeby ludzie się spotkali jest tak naprawdę sprawą drugorzędną. Myślę, że to jest taka działalność właśnie tak często warsztatowa, która ma wymiar bardziej no, bliski takim, no właśnie, nie wiem, no projektom hobbystycznym, edukacyjnym, tak? Jakby myślę, że chodzi o to, żeby ludzie wyszli z domu, spotkali się, zwłaszcza, że no oczywiście, że jeśli chodzi o uczestnictwo w kulturze, to mamy taki problem, tak? Że młodzi ludzie z jednej strony, no właśnie, są dosyć aktywni, jeśli chodzi o ten okres edukacyjny, ale później Polacy nie są zbyt skorzy, uśredniając do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, a z kolei już młodzi ludzie często mają ze szkoły wyniesione takie wyobrażenie, że kultura to jest właśnie coś takiego tylko i wyłącznie przez duże K, tak? Coś, co jest w muzeum ze szybą i czego nie należy dotykać. To jest pewnie też rodzaj kłopotu właśnie, jeśli chcemy tą kulturę sprowadzić na poziom ulicy, na poziom sąsiedztwa. Podczas tej gdańskiej konferencji na temat kultury przedstawiciele różnych instytucji właśnie kulturalnych mówili o tym, jak w praktyce oni realizują na co dzień tę właśnie lokalność, jak się starają aktywizować mieszkańców swoich miast i jak wychodzą naprzeciw swojemu regionowi. O zdanie chociażby zapytaliśmy panią Aleksandrę Czaple-Oslislo z Teatru Śląskiego w Katowicach. My jako Teatr Śląski po pierwsze w linii repertuarowej mamy taki cały wątek dotyczący śląskich historii. Trochę musimy te lekcje odrabiać, a tak naprawdę bardzo chcemy te lekcje odrabiać. Choroba na teatr. Rozmawiamy o naszych wspólnych sprawach. Jeżeli wyjdziemy przed teatr, jeżeli w ramach promocji zaprosimy lokalną artystkę Matyldę Sołajewską, żeby zrobiła instalację do Czarnego Ogrodu przed teatrem na rynku, gdzie ktoś jedzie tramwajem, staje jedna wielka kulka, bo tak ją nazwali mieszkańcy, żeby to była instalacja artystyczna Czarnego Ogrodu. I taka kulka wzbudziła taką ogromną sympatię, że z tego zbiegu wniosła. Powiedzmy, że będziemy robić akcję z sąsiadami. Opowiadamy ich
lokalne historie, zapaść, to one przychodzą do nas częściej. Czwarta tajemnica chwalebna, w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Swoje zdjęcia ślubne. Wśród radosnego śpiewu i muzyki weselnej, dawno nie ma górnego odprowadzamy Maryję do domu Ojca. Ona nas poprzedza, a tęsknota staje się miarą naszej miłości. Módlmy się o łaskę życia bez grzechu dla nas wszystkich. Ojcze nasz, który się z niebie święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego poleconymi Tobie. Modliła się Zofia Sokołowa Podlaskiego, księdza Bogdan. Piąta tajemnica chwalebna, ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi. Ukoronować Maryję w swoim sercu bardziej niż w obrazie czy figurze, bardziej miłością niż złotem i szlachetnymi kamieniami, bardziej dobrymi czynami niż kwiatami,
dotyczącej ukoronować, to znaczy wywyższyć, dać jej pierwszeństwo naprawdę, nie tylko na pokaz. Prokuraturze na to 48 godzin. Nowy francuski prezydent Emmanuel Macron i prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump spotkają się 25 maja podczas szczytu przywódców państw NATO w Brukseli. Bądź wola twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między nami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, jeden akcent piękny, polski. No, jeden akcent. Gdzie mowa piękna, polska? Gdzie wymowa? Gdzie ten styl, gdzie ta klasa? Żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego, poleconymi Tobie, we wszystkich intencjach Ojca Świętego Franciszka, pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panna chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem Twoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, Synowi nas pojednaj. Bóg
Zapłać sobie wspólną modlitwę. Dziękuję. Zapłać z Panem Bogiem. Przedstawić swoją jedność, solidarność i mądrość wszystkich Polaków. Chryste, usłysz nas. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synowi zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Józefie, módl się za nami. Przesławny Bogu, za nami. Światło Patriarchów, oblubieńcze Boga Rodzicy, módl się za nami. Przyczysty Stróżu Dziewicy, módl się za nami. Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami. Troskliwy Obrońco Chrystusa, módl się za nami. Głowo Najświętszej Rodziny, módl się za nami. Józefie Najsprawiedliwszy, módl się za nami. Józefie Najczystszy, módl się za nami. Józefie Najroztropniejszy, módl się za nami. Józefie Najmężniejszy, módl się za nami. Józefie Najposłuszniejszy, módl się za nami. Józefie Najwierniejszy, módl się za nami. Światło cierpliwości, módl się za nami. Miłośnik ubóstwa, módl się za nami. Wzorze pracujący, módl się za nami. Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami. Opiekunie dziewic, módl się za nami. Odpor rodzin, módl się za nami. Pociecho nieszczęśliwych, módl się za nami. Nadzieje chorych, módl się za nami. Patronie umierających, módl się za nami. Postrachu duchów piekielnych, módl się za nami. Opiekunie Kościoła Świętego, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przemyśl nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Ustanowił go Panem domu swego i zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna. Spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego rodownictwo w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać wszystkim, którzy łączyli się z nami poprzez Radio Maryja. Dzisiejszej naszej modlitwy dziękujemy również wszystkim, którzy tutaj wraz z nami w studio pielgrzymu z różnych miejsc naszej ojczyzny trwali na rozważaniu tajemnic chwalebnych Różańca Świętego. Na zegarze mamy 13. Komfortowo wręcz przeciwnie. Radio Maria, czas na serwis informacyjny, który przedstawią siostra Grażyna Bagińska i Piotr Zembrzuski. Platforma Obywatelska po raz kolejny atakuje szefa MON Antoniego Macierewicza. Politycy PO złożyli wniosek do ministra sprawiedliwości w sprawie możliwości przekroczenia uprawnień przez ministra obrony. Chodzi o sprawę byłego już szefa podkomisji smoleńskiej doktora Wacława Berczyńskiego, który powiedział, że to on wykończył karakalem. Przedstawiciele rządu i politycy PiS-u wielokrotnie zapewniali, że Berczyński nie miał nic wspólnego z negocjacjami offsetowymi. Poseł Wojciech Skurkiewicz, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Obrony, podkreśla, że Platforma Obywatelska w tej sprawie posługuje się półprawdami. Procedura przetargowa na zakup śmigłowca wielozadaniowego dla polskiej armii na poziomie Ministerstwa Obrony Narodowej została definitywnie zakończona w połowie września, kiedy ministrem obrony narodowej był Tomasz Siemoniak, a osobą odpowiedzialną za zakup śmigłowców, za zakup dla polskiej armii był pan wiceminister Mroczek. Jako żywo ani Prawo i Sprawiedliwość, ani nikt z polityków Prawa i Sprawiedliwości, ani pan Berczyński, Nowacy, nie mieli wtedy ani wpływu, ani dostępu do tej procedury przetargowej, dokumentacji przetargowej. Jeszcze raz powtórzę, połowa września to jest ten czas, kiedy zakończyło się na poziomie Ministerstwa Obrony Narodowej postępowanie na zakup śmigłowców wielozadaniowych.
W ubiegłym tygodniu grupa posłów Platformy odwiedziła siedzibę Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie, by zapoznać się z dokumentami z postępowania na śmigłowce Karaka. Posłowie chcieli zbadać ewentualny wpływ doktora Wacława Berczyńskiego na rezygnację rządu z kontraktu na zakup francuskich maszyn. A najprawdopodobniej jeszcze w tym tygodniu odbędzie się głosowanie nad wnioskiem Platformy Obywatelskiej o odwołanie ministra obrony Antoniego Macierewicza. Krakowski sąd odroczył dziś rozprawę w procesie grupy przestępczej zajmującej się handlem kobietami. Następna odbędzie się 13 czerwca. Proces rozpoczął się w sierpniu 2011 roku i zostało w nim oskarżonych 15 osób. Wśród nich m.in. Konrad M., muzyk znany z występów podczas marszów tzw. kodu. Zarzuty w sprawie dotyczą handlu ludźmi, sutenerstwa i działalności w zorganizowanej grupie przestępczej. W latach 2004-2006 przestępcy mieli za pomocą czterech firm zwerbować blisko 100 kobiet i zmuszać je do pracy w klubach nocnych dla mężczyzn we Włoszech i Grecji. W toku śledztwa trzy osoby przyznały się już do winy i wyraziły skruchę. Szczecińska prokuratura bada ponad 20 przypadków internetowej gry w Wielorze, o grę, w której uczestnicy dokonują samookaleczenia. Ostatnim etapem jest samobójstwo, poszkodowanie dzieci w wieku od 11 do 14 lat. A postępowanie prowadzone jest pod kątem namawiania nieletnich do popełnienia samobójstwa, mówi Małgorzata Wojciechowicz ze szczecińskiej prokuratury okręgowej. W tej chwili w postępowaniu prowadzonym przez prokuraturę okręgową w Szczecinie mamy do czynienia z liczbą pokrzywdzonych około 20 osób. Są to dzieci w wieku mniej więcej od 11 do 14 lat. Prokurator zajmuje się w tej chwili ustalaniem szczegółowych okoliczności tego zdarzenia i tym ustalaniem tego, czy rzeczywiście dzieci były wprowadzone do gry przez tak zwanych opiekunów. W prawie nikomu nie przedstawiono zarzutów. Śledztwo prowadzone jest w sprawie usiłowania doprowadzenia małoletnich do targnięcia się na własne życie. Podobne postępowania prowadzi także kilka innych prokuratur w kraju, także Rzecznik Praw Dziecka, MSWiA i Ministerstwo Cyfryzacji. Za namawianie do samobójstwa, czyli przestępstwo z artykułu 151 Kodeksu Karnego, grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Pseudogra Niebieski Wieloryb popularna jest m.in. w Rosji. Sytuacja na Odrze jest stabilna, a fala wezbraniowa łagodnie przemieszcza się przez jej lubuski odcinek, informuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gorzowie Wielkopolskim. Rzeka zaczęła opadać w rejonie Nowej Soli, Cigacic i Nietkowa. Jej poziom rośnie poniżej tych wodowskazów. Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zaznacza, że obecnie mamy już do czynienia z tendencją spadkową, a sytuacja na polskich rzekach stabilizuje się. Ostrzeżeń ani meteorologicznych, ani hydrologicznych, czyli wynika z tego, że sytuacja zarówno meteorologiczna, jak i hydrologiczna się w Polsce stabilizuje. Te fale bezbraniowe i na Odrze, i na Wiśle, z którymi mieliśmy do czynienia w wyniku intensywnych opadów deszczu, które mieliśmy wcześniej, łagodnie w tej chwili przechodzi w kierunku północy. Obserwuje się tendencję spadkową. Na przykład w województwie świętokrzyskim na rzece Kopcyjanka w ciągu 3 godzin obniżył się poziom o 6 cm, także ta tendencja jest raczej spadkowa. Dziś rano stany alarmowe na Odrze były przekroczone w Cigacicach, Nietkowie i Połecku. Kulminacja fali wezbraniowej zbliża się do Słupic. Z informacji podanych przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gorzowie Wielkopolskim wynika, że ryzyko wystąpienia powodzi jest zerowe. Wezbrane wody rozlewają się w międzywalu, nie zagrażając miejscowościom położonym w dolinie rzeki. Syryjscy rebelianci zaczęli opuszczać jedno z oblężonych przez siły rządowe przedmieść Damaszku, poinformowały państwowa telewizja i Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka. Ewakuacja jest elementem wcześniejszego porozumienia z władzami Syrii. Siły przeciwników prezydenta Syrii Bashara al-Assada są ewakuowane z Barsa, przedmieścia stolicy kraju. Obserwatorium podaje, że u świcie na miejscu pojawiły się autokary, do których wsiadły setki rebeliantów wraz z rodzinami.
najbliższych dniach ewakuowane mają być następne grupy bojowników, dodała organizacja, która ma siedzibę w Wielkiej Brytanii. Barza na północnym wschodzie Damaszku znajduje się w pobliżu obszarów kontrolowanych przez rebeliantów. Od miesięcy toczą się tam zacięte walki między siłami rządowymi a bojownikami. W kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami przelotne deszcz. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą 9 stopni będzie na północnym zachodzie, 9, 12 w centrum, do 15 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy i wschodzie okresami porywisty, północny i północno-zachodni. Na barometrach w Warszawie 995 hektopaskali ciśnienie będzie rosnąć. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Dziś w parafii Matki Bożej Fatimskiej w Terliczce w diecezji rzeszowskiej odbędzie się spotkanie rodziny Radia Maryja, na które bardzo serdecznie zapraszamy. Program spotkania jest następujący. O godzinie 16.30 spotkają się przedstawiciele biur i kół przyjaciół Radia Maryja. O godzinie 17.30 rozpoczęcie transmisji na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam oraz program słowno-muzyczny pod tytułem Bądź uwielbiony Panie przez swoją świętą Matkę Maryję w wykonaniu grupy uwielbienia. O godzinie 18.20 uczestniczyć będziemy w Eucharystii, natomiast o 21.30 na antenie Radia Maryja rozmowy niedokończone. Temat tych rozmów: stulecie objawień fatimskich, zakończenie Wielkiej Nowenny i co dalej. Gośćmi rozmów będą ojciec Zbigniew Kołodziejczyk, kapucyn i dinerant, ojciec Robert Kozłowski, proboszcz parafii w Terliczce, brat Artur Arciszewski, gwardian domu i dinerantów w Katowicach oraz pan Piotr Onak. Mieszkańców Terliczki i okolic, a także całą rodzinę Radia Maryja serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. Jednocześnie informujemy, że kolejne poniedziałkowe spotkania rodziny Radia Maryja odbędą się 15 maja w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem na Chrzebtówkach. 22 maja w parafii pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego w Kosmonosach w Republice Czeskiej. I 29 maja w sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej, patronki rodzin w Leśniowie, w archidiecezji częstochowskiej. Bardzo cenimy, bieramy tam ale to tak, no, to jest kwestia... Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Grzegorz Moj, już 10 minut po 13:00 w naszym programie Czas na audycję aktualności dnia. Witam serdecznie, szczęść Boże. Też Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych. Panie profesorze, właśnie w tej sprawie jesteśmy po wyborach we Francji. Francja ma nowego prezydenta, za niedługo zaprzysiężenie, chociaż przed Francją jeszcze w czerwcu wybory, bo to też pytanie o to zaplecze polityczne przyszłego prezydenta.
Republiki Francuskiej. Pani minister, pani premier Beata Szydło złożyła życzenia, życzę sukcesu, wytrwałości w pełnieniu zaszczytnej misji dla dobra Republiki Francuskiej. Też napisała, że liczy, że pana prezydentura przyniesie nowe otwarcie w naszych relacjach dwustronnych, zarówno na płaszczyźnie politycznej, jak również gospodarczej. Mówimy, że po pierwszej turze, no dosyć ostre słowa prezydenta Macrona poszły w naszą stronę, w stronę Polski. Jak pan ocenia tę kandydaturę i to, co zrobili Francuzi? Do tego stanu niewątpliwie do napięcia, jaki nastąpił w tej fazie zeszłego roku wyborów między częścią środowisk politycznych Francji a Polską. To jest bardzo ładny gest i mam nadzieję, że pan prezydent Macron pójdzie za tym gestem i rzeczywiście zrewiduje swoje fałszywe przecież pojęcie na temat polskiej gospodarki, na temat polskiej rzeczywistości. Natomiast powiem w ten sposób, Francja jest ważnym elementem porządku europejskiego i światowego, żebyśmy mogli stwierdzić, że to, co się dzieje we Francji, jest pewnie na polityki francuskiej, że to nas nie dotyczy. Niestety dotyczy nas to. Dotyczy nas to w ten sposób bardzo bezpośrednio. Obok Niemiec to filar Unii Europejskiej. Właśnie to podjąć. To jest handel mechanicko-francuski, jest to pierwsze początkiem Unii Europejskiej. Przecież w tych latach to polityce tych dwóch państw tak naprawdę przełamanie mają mechanizm zupełnie innej rzeczywistości, zupełnie innej miał podlewy ideowych. Na pewno nie tym, który dzisiaj obserwujemy, ale jest to nowa funkcja. Mimo wszystko jest ważnym elementem i gospodarczym, i kulturowym, i polityki bezpieczeństwa. Dla ludzi z zewnątrz, który można by nazwać jest wartością na pewno politykiem centrowym, ale nie w takim politycznym słowa znaczeniu, ale w takim właśnie ludzkim. To jest centrysta, on chce się wychylić, on chce być jasny z tym, on nie dowie po swoim życiu, że jest w stanie podjąć takie wielkie wyzwanie, a nie bo jako obywatela, a nie bo jako polityka, weźmy sobie tego średniego nurtu. Jest to tak naprawdę wielka niewiadoma. Z jednej strony jest sukcesja charakterologiczna samego Emmanuela Macrona, z drugiej strony to jest właśnie to zaplecze, o co się może zmienić. Jakie będzie zaplecze polityczne? Wiemy, że on nie ma partii politycznej. Wiemy, że ma coś tam w kształtach ruchu, które można by chyba przyrównać formalnie do Kukiz 15. Nie mówię tutaj o zabraniu ideowym, ale mówię tutaj o zainstalowaniu politycznym. Być może znajdzie szerokie poparcie w Zgromadzeniu Narodowym, ale tak się na pewno zdarza, bo to jest dzisiaj Emmanuel Macron jest wielką niewiadomą i trzeba będzie czekać, aż on wypełni treściami swoją prezydenturę, ale z drugiej strony obiektywnie tak oceniamy, bo dotychczasowe osiągnięcia, to wydaje mi się, że niestety i Francja, i Europa, my także będziemy przeżywali tutaj dosyć trudne chwile. Bo komentatorzy też mówią, że kandydatka Frontu Narodowego odniosła dosyć poważny sukces, chociaż to tylko 33-34% wyborców, ale jednak, no nie wiem, czy się tego spodziewała. I teraz pytanie o tą polaryzację postaw i tego, co dzieje się tak naprawdę we Francji, bo też z jednej strony mamy nowego prezydenta, ale z drugiej strony, Francja ma prezydenta, ale z drugiej strony, no też niewielu ludzi poszło, jeżeli chodzi o ten wskaźnik ogólny na wybory. Wielu dało białą kartkę. Są tacy, którzy boją się, że będzie właśnie nowy prezydent jak gdyby skręcał w tę stronę, żeby wszystko, Macron, żeby wszystko prywatyzować. Boją się o to zabezpieczenie socjalne, które do tej pory było mocną stroną Republiki Francuskiej. Tak, to są takie sprawy. Jednak to jest pozycja polityczna Marine Le Pen, która właśnie na szczęście tutaj, gdyby ktoś 15 lat temu powiedział, że kandydatka na Frontu Narodowego uzyskał w drugiej turze, że przede wszystkim będzie w drugiej turze i że uzyska 30% głosujących, którzy głosowali, to nikt nie uwierzył. Które dotyczy naszego udziału na Holokaustie, tak, czy jakichś tam trudnych wydarzeń, ogromna wskazówka do tego, że jednak ten elektorat
powiedzmy, społeczność, która na przykład niszczyła cmentarze, czy to niszczy cmentarze radzieckie, niemieckie, czy inne, no to jest trauma, ale nie tylko dla tych, których dotknęło, ja myślę tutaj o tych ofiarach jakby, ale również o tych, które są kobiety. One też cierpią, nie są to osoby, które jakby wiedzą, że mieszkają w mieście, które miało trudną przeszłość, czyli zdarzyło się, że mieszkańcy decydowali, że poznamy teraz ziemią wszystkie cmentarze i zniszczymy ślady dawnych kultur, czy nawet ludzi, którzy tutaj mieszkali, którzy ją wyżerali, czy na innych osób. No to po prostu wiadomo, że dla tych ludzi też jest, to jest jakaś przykrość. Tutaj prawdopodobnie, że prawda może poprzez sztukę, ale poprzez ten system debat, nie wiem, poprzez miejsca pamięci, poprzez jakiegoś rodzaju inne akcje, ale na pewno spektakl teatralny to niczego nie ma, prawda? To jest trauma, rana, to jeszcze być może wspomniałem, ludzie są wtedy zestawieni sami w sobie, co państwo mają na myśli, że chodzą z takiego teatru i nikt niczego nie tłumaczył, tak? O to chodzi? To nie, no człowiek może się czuć jeszcze bardziej w takim zeszczuty, albo jeszcze bardziej w poczucie winy, niż to być takiego rozwoju, to nie chodzi o to, żeby pielęgnować poczucie winy, a pielęgnować pamięć i jakąś taką postawę również świadomego, no bo też kwestia i demografii, tak, spada i te problemy z masową imigracją, o których pan profesor teraz wspomniał. Szanse, jakim on będzie, czy Francja no, dryfuje, czy spada w dół, bo też tak jak rozpoczęliśmy rozmowę, to dwa filary, Francja i Niemcy, jeżeli chodzi o Unię Europejską, też pewien sposób prowadzenia polityki i wewnątrz Unii, i na zewnątrz, bo gratulacje Rosja, później wielkich mocarstw, też od razu Macron mówi, że no, ma inne spojrzenie, inną optykę jak prezydent Putin, więc od razu jak gdyby pokazuje, że ma własne zdanie, własną opinię i własne podejście do spraw międzynarodowych. Dlatego, że ten duch tej Francji, która walczyła
Zapraszamy na debatę poranka od poniedziałku do piątku. Ono najgodniej Emmanuel Macron jest tutaj takim uosobieniem tej dzisiejszej Francji, Francji bez polotu. Autopromocja. Francji, która nie radzi sobie z sobą samą sobą i to jest niestety jest prognostyk. Polskie Radio 24. Zapowiada złożenie do prokuratury zawiadomienia o fałszywych zeznaniach Platformy Obywatelskiej dotyczących przetargu na śmigłowce. I tego, co się w Polsce dzieje, powiedział to po obejmowaniu posłanki Platformy. Może była to tylko w sprawie dostępu do dokumentacji przetargowej nie popełniono przestępstwa. Jeżeli tak będzie dalej, to nie widzieli żadnego przestępstwa. I popełniono, podejrzewam, że jednak ze zrozumieniem czytali. Bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za komentarz, panie profesorze. Szczęść Boże. Naszym gościem był pan profesor Andrzej Gil z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z Katedry Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych. Za chwilę, szanowni państwo, chciałbym zaproponować przemówienie ministra Antoniego Macierewicza, ministra obrony narodowej, a to z tej racji, że dziś na placu Piłsudskiego miały miejsce uroczystości związane z 72. rocznicą zakończenia II wojny światowej. Narodowy Dzień Zwycięstwa to święto państwowe ustanowione w celu upamiętnienia zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. Zdaniem posłów PO osoby te nie zostały zweryfikowane przez odpowiednie służby specjalne i nie posiadały certyfikatów bezpieczeństwa. W związku z tym doszło do ujawnienia tajemnic wojskowych. On zapowiada, że jeśli posłowie PO pełnią swoje zapowiedzi, to resorty złożą wniosek o ściganie posłów PO na czas złożenia poświęconego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Resort zapewnia, że osoby wyłoniane przez posłów PO i zapoznawanie się z dokumentami dotyczącymi przetargu na śmigłowce przygotowania dla Polski autorem i tym państwem, które mamy wracamy ponownie do kraju w nocy zakończyć.
rozpoczęło intrygę przeciwko pokojowi światowemu, była na równi bolszewicka Rosja, jak i hitlerowski Niemiec. 8 maja przypomina kapitulację III Rzeszy, państwa niemieckiego, które wespół z Rosją sowiecką tę straszliwą wojnę rozpoczęło. Prognozowana temperatura ma miejscami spaść do... Chcielibyśmy, żeby to był dzień zwycięstwa. Chcielibyśmy, żeby to był dzień radości. Chcielibyśmy, żeby to był dzień wielkiej narodowej polskiej dumy. Tak myśleli, tak marzyli, taką mieli nadzieję Polacy wtedy, w maju 1945 roku. Ale rzeczywistość polska była inna. Ale rzeczywistość polską wówczas znaczyły morderstwa NKWD, zsyłki do łagrów, więzienia, gwałty, pseudosądy odbywające się w Moskwie, porozmawiamy z profesorem Jerzym, w których stawiano pod pręgierzem najbardziej bohaterskich dowódców Rzeczpospolitej Armii Krajowej. Połączymy się także ze specjalnym wysłannikiem, zarzucając im kolaborację z okupantem niemieckim w rogu Afryki. A na koniec, jak zawsze, to była nie tylko rzeczywistość straszliwych represji i niszczenia Rzeczpospolitej drugiej okupacji. To była także rzeczywistość upodlania narodu polskiego, niszczenia jego tożsamości, dążenia do tego, by wyzbył się pamięci swojej dumy, swojej istoty. Za jego zaangażowanie na rzecz zjednoczonej biurokracji. Dlatego pamiętamy też na dobre stosunki to upokorzenie, jakim była wielka defilada zwycięstwa w Londynie w czerwcu 1945 roku, na której nie było zwycięzców pod Monte Cassino, na której nie było zwycięzców pod Narwiku, na której nie było żołnierzy z Tobruku, na której nie było bohaterów pod Falez i Bredy. Tam wszędzie, gdzie płynęła krew żołnierza polskiego walczącego o zwycięstwo Polski, ale i wszystkich sprzymierzonych. Tam wszędzie wówczas, w tamtym czasie, nie chciano pamiętać o tej wielkim wkładzie narodu polskiego w obronę Europy i świata. A nigdy za mało powtarzać. Polska była jedynym narodem, jedynym państwem, które nigdy nie kolaborowało ani z sowieckim, ani z niemieckim zaborcą, które nie stworzyło w czasie II wojny światowej rządu kolaborującego, które nie zniżyło się do kolaboracji, odwrotnie, stworzyło wielkie państwo podziemne, stworzyło wielką armię krajową tu w Polsce i czwartą armię sojuszniczą walczącą na wszystkich frontach ówczesnej wojny. Kandydatce skrajnej prawicy. Dlaczego tak się stało? Nie, raczej czuję ulgę. Jak mogło do tego dojść, że dopiero dzisiaj możemy powiedzieć przeciwko niej? Tak, zwyciężyliśmy. Powiedział jeden z mieszkańców Paryża, Emmanuel Macron. Każda kropla krwi przelana wówczas złożyła się na to wielkie zwycięstwo, jakie przyszło po kilkudziesięciu latach i które sprawia, że dzisiaj możemy z dumą powiedzieć, Polska jest niepodległa. Możemy tylko mieć nadzieję, że Francja... Nie zabrakło polskiej krwi, aby móc wprowadzić swoje reformy, Macron będzie i nie zabrakło woli zwycięstwa. Wybory do Zgromadzenia Narodowego już za ale zabrakło uczciwych sojuszników.
Ale zabrakło zrozumienia, jak wielką tragedią dla połowy Europy jest oddanie jej we władztwo sowieckie. Ale zabrakło zrozumienia, że zwycięstwo nad Hitlerem, kapitulacja III Rzeszy, to dopiero połowa wielkiego zadania, jakie czekał wolny świat. Jakie musiało zostać zrealizowane. Dzisiaj znowu Polska, Europa i świat staje wobec prób zniszczenia ładu światowego. Staje wobec państwa, które uważa, że ma prawo siłą zmieniać granice, że ma prawo narzucać swoje rządy wszystkim innym, którzy są słabsi, że ma prawo dyktować Europie i światu swoją wolę. Poparciu Niemcy będą niezawodnym partnerem. W 2008 roku w stolicy Gruzji, w Tbilisi, wobec rosyjskiego najazdu na Gruzję, prezydent Lech Kaczyński powiedział: ale my mówimy nie. Ale my się nigdy na taki dyktat nie zgodzimy. Te słowa wówczas wypowiedziane były tymi samymi słowami, które wypowiedziały władze Rzeczypospolitej w roku 1939, sprzeciwiając się dyktatowi dwóch mocarstw chcących zniszczyć Europę i Polskę. I my je dzisiaj powtarzamy. Powtarzamy stąd, z placu Józefa Piłsudskiego, stąd.